Więc po trzech dosyć marnych rundach, w których zrobiłem pół punktu z trzech partii, zostałem skojarzony z zawodnikiem 2000 z groszami i tutaj grałem czarnymi. Partia zaczęła się dosyć niestandardowo, ponieważ przeciwnik zagrał skoczek C3. Generalnie to skoczek C3 jest grywalne przez szczególnie takich kreatywnych zawodników, jak na przykład Jobawa. To Jobawa tak lubi sobie wrzucić, on generalnie lubi takie niestandardowe debiuty. Natomiast generalnie rzecz biorąc, lepiej jest nie blokować sobie tego pionka. To wydaje mi się, że takie zdrowsze ustawienie. Tutaj oczywiście przeciwnik będzie chciał zagrać E4, żeby zająć centrum, więc ja zagrałem D5, żeby on tego centrum nie zajął. Przeciwnik goni C4, pojawiają się pewne nieprzyjemności, ja tu chciałem przygotować C5, a więc zacząłem od A6, żeby tutaj koniów B5 nie było. No to przeciwnik E3, ja chcę E6, C5 zagrać, więc najpierw sobie tego gońca wyprowadzam, prosta sprawa. Goniec lepiej, żeby był za łańcuchem pionowym, no to przeciwnik od razu F3, to ja E6, stabilna pozycja, no i przeciwnik się tutaj rzucił G4. Żaden problem, ja tutaj zablokowałem go H5, aczkolwiek później jak sobie analizowałem, to widziałem, że częściej ludzie grają H6 i że to chyba H6 jest trochę dokładniejsze, no ale H5 myślę, że jest całkiem spoko, ponieważ tutaj pozycja jest zablokowana. No zauważcie, że przeciwnik mnie tutaj postraszył, a tak de facto nic z tego nie ma, nie? Także no problem, on tu goniec D3, no to wymiana i ja C5. Jak przeciwnik coś świruje na skrzydle, no to trzeba go kontrować w centrum. Przeciwnik koń G2, no to ja tu właściwie od ręki koń C6, naturalny rozwój, same naturalne ruchy robię, także myślę, że tutaj wszystko spoko. I w tym momencie przeciwnik mega mnie zaskoczył, bo wrzucił E4. No i ja tak patrzę, nie no, to E4 musi być po prostu niedobre. No to nie ma prawa się zgadzać. Tyle jest tutaj motywów, że coś się musi zdarzyć. No więc przysiadłem, policzyłem. No i tak, miałem tutaj kilka kandydatów. Miałem pomysł, żeby wybić, miałem pomysł koń B4 z atakiem, przez moment też nad E5 się zastanawiałem. I tutaj wyliczyłem dwa ciekawe posunięcia, ciekawy wariant. Czyli pierwszy to było wybicie, z następnym skoczek D5. I tutaj najprawdopodobniej zakończy się to w ten sposób, że ja wybiję na E4, no i przeciwnik ma tu masę słabości. Moja pozycja bardzo spoko, zaraz goniec wjeżdża do akcji, więc ze strategicznego punktu widzenia no to tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku i ustaliłem, że tutaj czarny będzie miał spoko przewagę. No ale pomyślałem sobie, widzisz, dobry ruch, rozejrzyj się, czy nie ma czegoś lepszego. No i zacząłem liczyć to skoczek B4, po czym stwierdziłem, że to będzie jeszcze lepsze, bo tutaj zauważyłem, że po hetman D2 przeciwnik nie bardzo może odbić na D4, no bo widły. I tu zakończyłem liczenie wariantów. Ale to było błędem. To było tutaj błędem, ponieważ okazuje się, że przeciwnik może wrzucić konie F5. Może tutaj po prostu poświęcić tą figurę. No i mój król w centrum. Nie mam za bardzo jak dokańczać rozwoju. Myślę, że tutaj przeciwnik po prostu ma rekompensatę. Nie mówię, że tutaj pozycja czarnego jest przegrana, no bo jednak figura to jest całkiem sporo, ale przeciwnik ma tutaj inicjatywę i z pewnością byłoby to dla niego znacznie, znacznie lepsze niż to, co przeciwnik ustawił w partii. Ponieważ w partii przeciwnik zagrał skoczek D1. A jeszcze w ogóle najśmieszniejsza sprawa była taka, że przeciwnik do tego momentu praktycznie od ręki grał, tam spacerował po sali, no i tak mówię, kurde, to wpadłem w jakieś przygotowanie, czy co? No i tak mi się wydawało, że to E4 jest bardzo słabe, nie? Ale on tak na pewniaczka siedział, że to trochę ziarno niepewności mi zasiął. No ale tutaj wyliczyłem i stwierdziłem, że nie, po prostu głupio zagrał. Więc w każdym razie przeciwnik odszedł i tu wycofał się na D1. No to jeżeli wziąłem pionka i przeciwnik wycofuje się na D1, no to to nie ma prawa być dobre dla przeciwnika, więc ja na spokojnie tutaj wybiłem i konik C6. Chodzi oczywiście o to, żeby utrzymać pionka D4. Tu
Drobna sztuczka taktyczna. Przeciwnik odbić pionka nie może, ponieważ wybije E5, widełki i jak zbije, to dama A5, dama E5 i zdobywam figur. Więc przeciwnik zdecydował się wrzucić G6. No i ja tak patrzę, liczę. Oczywiście w pierwszym moim odruchu to było zagranie F6. No ale tak patrzę, no przecież gość tu nie ma żadnych figur. Właściwie jeżeli chodzi o aktywność, to aktywność jest po mojej stronie. No i stwierdziłem, dlaczego by tu nie przyjąć ofiary. No i po prostu wziąłem pionka. Także tu już dwa piony więcej, więc dużo. Przeciwnik C3. No okej, tutaj wymieniłem. I skoczek z DE5. Grożę oczywiście koń F3. Grożę koń F3. Grożę koń D3, grożę koń C4, grożę wymianą, więc tutaj wymiana jest nieunikniona. No to cóż, końcówka z dwoma pionami więcej. Ja tutaj kontynuuję rozwój. Oczywiście naciskam na pionka, już jakieś konie F3 się pojawia, więc przeciwnik sobie obronił. I tu właściwie jedynym moim kłopotem jest to, że piony są zdublowane. No do G5, żeby się dublaków pozbyć. Przeciwnik koń D4, wystarczyło drobne liczenie wariantów. Okazuje się, że to nie jest całkowicie groźne. Oczywiście nie chcę bronić na E6, więc wymieniam. Powierza D4, no to po prostu wycofam skoczka, wybiję na H4, czyste dwa piony więcej. Jedyne to goniec E5 może mi trochę utrudnić życie, bo tutaj na G7, ale tutaj okazuje się, że pozycja jest forsownie wygrana, bo wrzucam koń F3. Przeciwnik no, musi zrealizować swoją groźbę, wieża H7 i teraz wisi wieża, wisi goniec. W partii poszło wieża F2 i po G4 przeciwnik się poddał, ponieważ ten goniec nie ma się gdzie wycofać, więc zdobywam figurę. Jeszcze ja przy partii liczyłem wieża D3. Natomiast stwierdziłem, że tutaj jedyne pole to goniec może jedynie odejść na D4 i tutaj mogę wrzucić wieża D8, mogę zgarnąć na H4, więc przeciwnik jest powiązany. Dalej mam dwa piony więcej, dwa wolne bronione piony, także tutaj pozycja przeciwnika jest po prostu totalnie beznadziejna, przegrana, więc nawet jakby tej figury nie podwalił, to i tak tu łatwo wygrywam. Także, no cóż, miły akcent na koniec. Przeciwnik mnie nie męczył, bo tam nie wiem, w półtorej godziny ta partia się zakończyła, także przynajmniej na koniec mały plusik. Finalnie turniej zakończyłem trochę chyba wyżej niż mój numer startowy, ale też bez szału. Zarobiłem 11 oczek, także miłe przełamanie, ponieważ od turnieju w Teplicach, czyli od czerwca 2019 roku, na każdym turnieju traciłem na rankingu. Także tutaj przełamanie wreszcie na plus. Miejmy nadzieję, że to już wiecie teraz hossa i będzie aż do 2400, ale to zobaczymy.